Pierwszą rundę sezonu zakończyli także trzecioligowcy. W 11 kolejce druga drużyna KTS-u Kozienice podejmowała drugi zespół KTS-u Nowy Twór Mazowiecki. Podobnie jak w rozgrywanym obok spotkaniu pierwszych ekip, tu również zdecydowanym faworytem byli goście. Wicelider tabeli wygrał 7 z 10 spotkań. W Kozienicach stawił się pierwszym składem. Obok Piotra Stępińskiego, jednego z najlepszych zawodników trzeciej ligi, który w tym sezonie przegrał tylko jedną grę, o punkty walczyli Arkadiusz Ziemiński, Marek Malita i Filip Pawelec. Do rywalizacji z nimi gospodarze wystawili Karola Broszkiewicza, Jana Molendę i Mariusza Kuryłka, etatowych trzecioligowców, oraz Michała Bartoszuka, który przez większość sezonu grał szczebel niżej. Spotkanie od początku przebiegało pod dyktando gości. W pierwszych pojedynkach Stępiński wygrał w trzech setach z Molendą, a Pawelec pokonał 3-1 Kuryłka. Nie zawiódł 16-letni Broszkiewicz. Dość pewnie pokonał Ziemińskiego, dając gospodarzom pierwszy punkt. Z dobrej strony pokazał się także Bartoszuk. Był o krok od pierwszego w sezonie zwycięstwa w trzeciej lidze, lecz ostatecznie przegrał 2-3 z Malitą. To był jedyny moment, gdy gospodarze mieli realną szansę na doprowadzenie do wyrównania. Po deblach przewaga gości wzrosła do 4 punktów. Bartoszuk i Molenda przegrali ze Stępińskim i Malitą, a Kuryłek, grając z Broszkiewiczem, ulegli parze Pawelec-Ziemiński. Obie gry podwójne rozstrzygnęły się w 4 odsłonach. Było 5-1 dla gości. Taka różnica utrzymała się po drugiej serii singli. Swoje mecze wygrali liderzy obu drużyn. Molenda pokonał 3-1 Pawelca, a Broszkiewicz wygrał bez straty seta z Malitą. Goście odpowiedzieli triumfami Stępińskiego z Kuryłkiem i Ziemińskiego z Bartoszukiem. Kozienniczanie nie urwali ani jednej partii. Wygraną Nowego Dworu Mazowieckiego przypieczętował Ziemiński. Po bardzo wyrównanym pojedynku z Molendą, choć przegrywał 1-2, wygrał 4 i 5 seta. W rywalizacji KTS-ów górą ten z Nowego Dworu Mazowieckiego. Goście triumfowali w Kozienicach 8-3. Nasz zespół pierwszą część sezonu zakończył na 10 miejscu. I tak jak w przypadku pozostałych drużyn KTS-u Kozienice, za około miesiąc rozpocznie rywalizację w grupie spadkowej.